dobry, witam Państwa w Filharmonii Kaszubskiej. Jak zwykle przygotowaliśmy dla Państwa szereg interesujących propozycji. Bardzo cieszy nas niezwykle pozytywny odbiór naszego słuchowiska Złote Serce. Dotychczas wysłuchało go ponad 14 tysięcy osób. To dla nas wielki powód do radości. Cieszymy się z każdej pozytywnej opinii i napływających do nas bardzo ciepłych wiadomości. Trwa konkurs na list do Skrzata Urcho, który był jednym z głównych bohaterów naszej opowieści. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Trwają ferie, może nie tak bardzo wytęsknione, zaczęły się w końcu zaraz po przerwie świątecznej, ale na pewno przynoszące uczniom wiele radości. Jak na razie do 17 stycznia Wejherowskie Centrum Kultury działa nadal w formie online. Filharmonia wciąż pozostaje zamknięta i już z wielkim utęsknieniem czekamy na dobrą wiadomość o możliwości ponownego otwarcia budynku dla widzów, oby jak najszybciej. Tymczasem przygotowaliśmy szereg atrakcji na ten zimowy, wolny od szkolnych zajęć czas. Mamy nadzieję, że wśród naszych propozycji każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, nie tylko uczniowie, ale i dorośli. W pierwszym tygodniu w ferii odbywały się wirtualne warsztaty lalkowe, a także spektakl online Perły Pieśni w wykonaniu Teatru Stacja Szamocin. W naszych mediach społecznościowych prezentujemy również Szaloną Kuchnię Maszy i Niedźwiedzia. To taka propozycja dla najmłodszych Teatru Lalki Tęcza ze Słupska. Trwa teraz sprzedaż biletów na warsztaty plastyczne i ceramiczne odbywające się w sieci. Uczestnicy otrzymają od nas pakiety materiałów, następnie nasze wspaniałe instruktorki wyjaśnią wirtualnie, krok po kroku, jak wykonywać artystyczne rozmaitości. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa propozycja dla Państwa. W drugim tygodniu ferii będzie można się nieco rozruszać. Prowadząca zajęcia taneczne w Wejherowskim Centrum Kultury pani Elżbieta Czeszejko wraz ze swoimi podopiecznymi pokaże, jak opanować podstawowe kroki czy pozycje z tańca klasycznego i współczesnego. Obserwujcie Państwo naszą stronę internetową i media społecznościowe. Będziemy na bieżąco informować o wszystkich naszych wirtualnych atrakcjach. Zachęcam do jak najczęstszego zaglądania na naszą stronę i do mediów społecznościowych. I oczywiście, jak tylko się otworzymy, do Filharmonii Kaszubskiej.